Siemaneczko wariaty, z tej strony Zombiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla was taką na samym starcie odcinka informację, a mianowicie w czwartek o godzinie 18.30 odbędzie się mój live urodzinowy, ponieważ kończysz swoje 17 urodziny, także bardzo serdecznie was na tego live'a zapraszam. Dla top donatora tego live'a poleci myszka lub słuchawki, co sobie wybierze od firmy Genesis, a dodatkowo będą również 3 giveaway'e na myszkę, na myszkę, słuchawki oraz klawiaturę, także 3 fajne nagrody dla was, więc no musicie wystarczy po prostu subskrybować kanał, więc was bardzo serdecznie zapraszam. Czwartek, godzina 18.30, jest to 22 listopada. No i co, także prosimy was tutaj, żebyście zostawili na samym starcie odcinka suba, łapęcie w górę wraz z dzwoneczkiem. I osoba, która wygrała premkę w poprzednim odcinku, wyświetla wam się w tym momencie na ekranie. Jeśli chcecie w tym odcinku wygrać premkę, to zostawcie suba, łapkę w górę wraz z dzwoneczek oraz napiszcie swojego maila po prostu w komentarzu. I pozdrawiam także osoby, które dawały mi itemki na moich live'ach. One wyświetlają się w tym momencie na ekranie, także pozdro, bardzo serdeczne. I zapraszam was już do oglądania tego odcinka. Trzymajcie się, elo, no i piona. Okej, mordeczki, także my tutaj jesteśmy już sobie pod gildią, do której będziemy się wbijali. Mają oni tutaj dosyć fajnie zrobiony kuboid. Niestety już na sam z live'a, na sam start odcinka zmarnowałem jeden rzucak. Ale mniejsza o to, także dobra. Lecimy sobie tutaj na szybkości. Jest to gilia, jaki to był tag gili? O kurczę, jaki oni mieli tag gili? Dobra, sprawdźmy na szybkości, jaki oni mieli tag gili. Bo zapomniałem, niestety, bo było to PFMK, coś w tym stylu, PFMK, jaki oni mieli tak, właśnie, PMK, o, info PMK, że on tutaj pokazuje, na mojej drodze na odcinku. Jest tutaj 5 typów gili, nie, 4 typów gili, jest ich liderem, jest ich Realfi, także dobra. O 22 będziesz dotykać maila, więc to Karol, maila sobie ogarniemy szybciej. Gdyby tutaj od razu widzowie pytali się na odcineczku, dlaczego tutaj lekko tak gadam, tak dziwnie, no to po prostu jest to odcinek nagrywany na live i tyle. Więc jak ktoś chce się pojawić w momencie z live'a na odcineczku, to zostawcie suba, łapęcie w górę wraz z dzwoneczkiem i wtedy się pojawicie po prostu na ekranie i tyle. Dobra, lecimy sobie tutaj z padem. Nie wiem, czy w ogóle widzowie, którzy jeszcze nie graliście na tej edycji Dragona, to teraz poziom jakby, poziom kuboidu został zwiększony i teraz trzeba się wbijać aż z 90 poziomu, przez co trzeba marnować zdecydowanie więcej rzucaków, więc też liczę na to, że te rzucaki mi wystarczą na wbite, bo nie mam dzisiaj ich jakoś dużo i będzie straszna lipa, gdy mi ich po prostu zabraknie, także trzeba liczyć tutaj na łód szczęścia w tym, że akurat ich wystarczy. Dobra, tu jest spadzik i widzę, że ten spadzik chyba nie jest zabezpieczony zbyt dobrze ze strony Jarek, także można w sumie wbijać już na dół. No i jesteśmy w takim sposobie 39 poziom, okej, 39 poziom, także jest całkiem dobrze. Pyk, pyk, ulala, ty, to fajny kuboid jest, oni coś tam mają w stoniach, w skrzynkach. Jakieś klocki, w sensie klocki, no jakieś, na razie mają tylko te takie kamienne, jak to się nazywa, płotki, tak, to są płotki kamienne. I chyba nic poza tym tu nie ma, czy tu są jakieś skrzynki jeszcze? Tu jest emerald, nie, tu nic nie ma, myślę, że to jakieś, ale bieda. O, tutaj chyba coś może być, bo tu jest zablokowana skrzyneczka. Czy coś tutaj będzie? No niestety nic tutaj nie było, oprócz obsydianu. Chociaż w sumie obsydian to się może przydać, bo to jest cała skrzynka obsydianu. Dobra, weźmy sobie ten obsydian, bo on się naprawdę może mi przydać. To są jakieś kill-offy, dobra, ten mogę kill-off wywalić. Wezmę sobie ten kill-off, okej, wszystko powinno być w porządku. Dobra, widzę, że jeszcze internet mi wywaliło przy nagrywaniu live'a. Dobra, okej, mamy ten kill-off wzięty, także lecimy dalej, 162 pingu mam, także nieźle. Czy coś jest tutaj jeszcze w tych skrzynkach? Nie, no to są same diamenty, czemu nie mają te same diamenty w tych skrzynkach? O co tutaj chodzi? Dobra, tu są jeszcze jakieś pomieszczenia do góry, ale czy coś tutaj jest w tych pomieszczeniach do góry? To jest pokój Rafiego, dobra. Liczymy na to, że to jest pokój lidera, bo jeśli z tego dobrze pamiętam, to Rafi to był ich lider. Czy coś tutaj będzie w pokoju lidera? Halo, halo, to jest pytanie, czy coś będzie w pokoju lidera? Chyba niestety nic nie będzie w pokoju lidera. Dawid tutaj hitnął, czyli Dawid chyba coś znaleźć ciekawego. Czy Dawid coś znaleźć ciekawego? Skrzynia. Co tam jest napisane? Skrzynia. Co tu jest napisane? Skrzynia setów? No kurde, nie mogę tam skoczyć, halo! O, skoczyłem. Skrzynia dla patusów. Okej, okay. Zobaczmy, co jest. Opening skrzyni dla patusów. Uwaga, czy to będzie skrzyni dla patusów? Nie ma nic skrzyni dla patusów, to lipna skrzynia dla patusów. Dzięki Bilanka za suba. Gdzie była ta gilia? Tu jest ten pokój, dobra. Może coś w tym pokoju chociaż będzie. Śmieciowe itemki to nie. Śmieciowe itemki, dobra, to też sobie zaoponingujemy to. Ale czy coś będzie w tej skrzynce? Na samo TNT. A TNT mi nie jest zbytnio potrzebne, bo TNT mam dosyć dużo. Więc TNT nie będę brał niestety, bo kurde, moi widzowie sobie mogą sobie zbierać TNT, bo ja to mam. Okej, okay, śmieciowe itemki, sprawdźmy coś jeszcze w śmieciowych itemkach. Czy coś tutaj będzie? A to taka zmyłka była w... Ja pierdzielę, znowu to samo jak kiedyś na odcinku, że znowu mi usunęło itemki. Ja mam po prostu pecha jakiegoś do tych wszystkich usuwania itemków. No jasne, więc szlak by to jasny trafił po prostu. Czemu mi na okrągło usuwa ciągle itemki? A były tam chyba z 2 albo 3 sety, także lipa, że tak powiem. No powiem tak, lipa trochę.
No tak, w sumie mogę zrobić z tego z TNT rzucaki. Nie przemyślałem tego, ale mniejsza o to. Dobra. Chyba nic więcej w tej gildii niestety nie ma, moi drodzy, także co? Także ja wam robię chwilowe cięcie i widzimy się po prostu przy następnej gildii, do której będę wbijał. Także pozdro, elo, trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze i dzwoneczku. Elo! Dobra, moi drodzy, my jesteśmy już tutaj pod drugą gildią na tym odcinku. Będziemy się wbijali tym razem do gildii Move. Jest ich tutaj całkiem sporo w gildii. Chyba jest tu około 20 osób, nie chcę mi się liczyć dokładnie. Ich założycielem jest Ghost Boy. No i mają oni dwa bacony, więc mam nadzieję, że itemy będą tak zajebiste po prostu jak ich Kuboid. Bo zaraz nam tutaj pokażę, Kuboid jest naprawdę mega, mega zajebiście zrobiony. I też mega po prostu zabezpieczony. Także no, jeśli mają tak fajnie zrobiony Kuboid, to prawdopodobnie itemy też muszą mieć fajne, bo Kuboid było trzeba jakoś zrobić. Od razu wam mówię, że tą wbitę po prostu nagrywam tutaj na live, ponieważ nie chcę marnować rzucaków jakoś i tak dalej. Przez co, no, osoby z live'a widzą to jakby po prostu przedpremierowo. No i tyle, ale cześć Aizer, witam bardzo serdecznie. Dobra, lecimy, moi drodzy, to jest 80 kratka, także jest zajebiście, w ogóle to jest hopper. Czemu to jest hopper? Tak, to jest hopper? Tak, to jest hopper. What the fuck, czemu to był hopper? Dobra, okej, okay, lecimy. Dobrze, to jest Sunstone, bo Sunstone ma więcej. Dobra, ja w sumie odpaliłem nagrywanie, to możemy wbijać. Ale serio, nie, ja się tak wkurzyłem mega. Mówię, no ja już od razu wiedziałem, że tego, że po prostu ten, że po prostu. Nie, że to jacyś widzowie, którzy byli na live i to zrobili specjalnie. To było po prostu pewne, naprawdę. To było takie coś, że ja wbijam sobie na Minecrafta i killer mi mówi nagle, że zombiaczek idzie mowy przebijać, nie? No. Czyli idziemy się tam popatrzeć do niego. I ten mi tam coś mówi i mówi, że ty masz tak, poszedłeś po staka rzucaków, bo miałeś za mało, co nie? No. I że idziesz pod mowy, a że my mamy praktycznie 1000 kratek pod mowy, to tu sobie przyszliśmy, nie? Chcę popatrzeć. No ja, no ja pierniczę, mówię, nie. Jakbyś ty tak rzucaku nie wziął, no tak byśmy ze soja wzięli, nie? No. Potem jeszcze mi ten, jak... Czekajcie. O, jest bacon, dobra, tutaj, wypadnie nam ty, czy nie? Uwaga, moment prawdy, czy wypadnie bacon? Uwaga. I tutaj są skrzynki zaraz po lewo. Wypadł? Nie wypadł, kurde. Dobra, to go tutaj w lewo. Skrzynki są, bo się zbugowało. Okej. Okay. Tutaj gdzieś po lewo? No tutaj po lewo. Tam jest taki pokój bardziej w tym opsie. Dobra, to lecimy tam. O, tu jest kopaczka. No, no. Cztery. Masz ten? Masz rzucaki? Komu dałem rzucaki? Killerowi, tobie, nie? Nie, mi nie dałeś. To Lisek masz rzucaki. Lisek dawaj, bo mi się już tylko 5 zostało. Czad, jak ktoś chce się pojawić na ekranie i nie subskrybujesz mojego kanału, to może się teraz zostawić suba i się wyświetli się na ekranie, więc myślę, że będzie w porządku. Myślę, że będzie w porządku, jeśli zostawicie suba i się wyświetli się na ekranie. Lisek, o tu. Idę. Tutaj? Pod tym? Dobra, rzucam. Tutaj jest kopaczka. Skąd wiesz? W ogóle ty, killer, jak cię zabiłem, nie? Nie, killer, sorry. Zombiaczek, no. Jak cię zabiłem, nie? To do mnie jeszcze ten Przemek zaczął pisać: weź mu te itemy, oddaj. On powiedział, że ten, że nagra z wami w ogóle, nie? Dobra, masz ten Lisek, weź rzucę, bo mi się rzucaki skończyły. Już. No, to widzisz, bo ten, nie chcę w ogóle psy rozwalić. Czemu to nie? Wczoraj była bekowa sytuacja, bo się wbijaliśmy do jednych typów, nie? Się wbiliśmy, remont. Weź bardziej. Był... Rzy... Oj, przepraszam. I nagle słyszymy TNT, patrzymy, a tam się druga gildia przebija. Poszliśmy sobie do góry i ten, typy sobie weszli do kuba zobaczyć, jak przebili. A ja sobie ich z armaty zacząłem strzelać, nie? Oni mieli pewnie takie. Jezu, ile tego tu jest? To jest 20 poziom. Czadek, no właśnie, dzięki za suby wszystkim. Wyświetla się te osoby, które teraz. Tu jest woda, teraz leci. Te osoby, które teraz. W ogóle, korzystając z okazji, zapraszam też na mój kanał, co nie? I do zostawienia suba u zombiaczka. Zapraszam na kanał LiseL21. Możecie pozdrowić odcinek w sumie, bo jesteś na odcinku. Pozdrawiamy. Ej, ale ty nic nie ma. Daj mi te rzucaki, ja lepiej to rzucam. Jakiś niedoświadczony w tych jesteś, kurde. Słaby. Daj mi hita. Ej, bo to 10 sekund stosowanie. Dobra, złapałeś na 6. Nie rzucaj teraz. Nie! Usunię to! Dobra. O! Myślałem, że usunie. Dobra, lecimy tutaj. Myślę, że naprawdę to. A ile tego tych kratek to jeszcze jest? To jest jakieś oszukane, jest po prostu. I patrz, jakie to jest oszukane, no. No. To jest. To ty, oni chyba mają ten design na 5 poziomie. No, ej, bez kitu. Który to jest poziom? 11 poziom i to jeszcze nic nie ma. Ej, tu mi się coś, że nam rzucaków zabraknie. No. Serio.
Po co mają tyle? No tutaj gdzieś była ta kopaczka. Oj, sorry. Tak, ten szucak mnie zaraz zabije. No ja pierniczę, co za kurde badziewie. Czekajcie. Tutaj jest drewno zaraz. Weź się zbuguj właśnie. Perłą tutaj. Perłą wchodzimy. Czad, jak ktoś zostawi suba, to się w ten ciebie wyświetli na tym, na live, znaczy na odcinku będzie, więc może się stawić suba, będzie zajebiście. Zbugowali się? Ty, pod tym chyba jest już ten. Jest już? Wejście, no. Dobra, bo mam ostatnie dwa rzucaki mam. Ale niech to rozwali, proszę. O, jest, dobra, ale mam ostatniego rzucaka i trzeba go rozsądnie wydać. Czekaj. To jest obsydian sam. O, tutaj jakiś pokoik idę. Nie, tak średnio bym powiedział. Wchodzisz, lecisz do lidera. Co to nieźle lecisz do lidera. Zajebiście, lecisz do lidera, stary. Będziesz u lidera. Nie wchodź tam lepiej. Trzeba gdzieś tu wbić. W ogóle jakieś są tam. Można perłami przechodzić przez te. No. A jest jedna kratka tutaj? A ta, przez dwie też da się. Nawet przez dwie się da. Dobra, przeszedłem, też przeszedłem. I tu mam sety. No to odejdź. To jest tego, skrzynka do kopania nawku pełna. Gdzieś tu widziałem. To sprzedam, znaczy w sensie kopania nawku, jest pełna tego, jest pełna stoniarek od kopania nawku. No. To bez kitu. Tak, jak ktoś zostawi sobie, to się wyświetli na ekranie normalnie. Ja potrzebuję perły jakieś. Ja to skrzynkę ukrytą, ale kurde, znaczy ukrytą. Zabezpieczoną stoniarkami, ale. Tak? To czekaj, zaraz tam do was wrócę. Bo się zbugowałem trochę dalej tymi perukami. Czekaj, hej. Nie wiem, Przemek, co jest. No, pozdrawiamy cię, Przemuś, na odcinku. Również pozdrawiam. Dobra, a jestem przy jakiejś wielkiej stoniarce w sumie do kopania nawku. I nasze niki? Czekaj, bo się buguje ogólnie przez te stoniarki. Dobra, jestem w jakimś ukrytym pokoju i jestem trochę spedalony. Dobra, a nie mogę się pożyć na łysku. Ej, dobra, bo tu jest. No, ja się zbugowałem przez około 20. Nie no, przez 15 stoniarek się chyba zbugowałem. No może trochę mniej. Dobra, mam jednego szucaka i jest tu 6 zabezpieczonych. Nie, ile jest tu? Jest tu 7 zabezpieczonych skrzynek. Jak to rzucić? Dobra, rzucam jakoś tak. O kurde, idziemy tam. Jakoś rzucam tak. O kurde! Aj, myślałem, że więcej z tego, ale są jakieś stręże chociaż. Bez kitu, że mi lawa usunie itemy za chwilę. Dobra, są Ej, bez kitu! Ej, co za lawa śmieć, głupia! Ej, co za... Ej, bez kitu, lawa mi itemy zaraz usunie! O co tu chodzi? Halo? Jakieś jambusty tu są? Sety? No tak średnio w sumie. Dobra, wyszedłem. Okej. Okay. Alisek tam idzie, patrzyłeś? Ej, tu są cały czas pełne skrzynki setów, nie? Ja to sprzedaję. Masz pełne skrzynki setów? No. Weź mi to pokaż, lecę tam do ciebie. To się wróci tam na sam początek. To lecę do ciebie, wariacie. Ja tu na chwilę. No przez to nie przejdę. Jak? Są nogi jak? Jara, się zbugowałem. O nie, jednak nie. A bo tak, zbugowałem się, dobra. Dobra, to wbijam tam. O, wy już tu jesteście, śmiemy. Oj, ktoś jest tutaj? No, i tutaj perełka. Uuu, lala. Ej, faktycznie to jest sporo tych setów, wszystkiego. Uuu, lala. Uuu, lala. Hoho. Hoho, a co my tu mamy? A co my tu kurwa mamy? No nie mówiliście od razu, że tu jest tyle itemów. Ja pierdziele. No wiem, co żartuję przecież. Bez kitu. Ej, ale co ser... What the fuck, ile to jest itemów? Lol, ja tu wkładę Dender Chesta, nawet nie trzeba miejsca w Enderze. Ja idę na bazę, do swojego pokoju. What the... Ten tep się do mnie tepa. Napnąć widza twojego zamiacza. Lol, czekaj. Nie. Dymek mówi, że na razie nie zabierzemy. No, na razie tutaj niestety nie zabierzemy. Dobra, to ma jakieś... Ja poszłam odłożyć. Kurde, nie co wywalić stąd. Dobra, stona wywalę. Po co mi to będę częściej? TNT w sumie też wale, bo mi się nie przyda. To zostawię, jak się to wywalę. A mogę drugi raz tepnąć. Dobra. No, to zaraz nas tam tepnie. Dobra, mi tam trochę setów starczy. I tam za dużo setów w sumie nie potrzebuję. Nas wczoraj przebili, to... Przedano. Nas nie było online. Zajebiście.
Basiliszek? No już czekaj. Jakiś JSKRM. Dobra, ja też mam pełne, całe ten. Całe. Oni się też te mają. Elegancko. Dobra, to to sobie chyba poprzenosimy, nie? Niestety, bo to jest pełno tego wszystkiego. Dobra, moi drodzy, także dzięki za oglądanie. Jeśli tutaj dotarliście, to napiszcie w komentarzu hashtag koniec, a ja wam przypnę serduszko. No i co, życzę wam jego dnia. Pamiętajcie, o godzinie 22 dzisiaj zapraszam was na live'a. Elo, elo, elo i jeszcze raz elo.